trzech Amerykanów. Przed nami szósty superfinał Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego, w którym zmierzą się Devil z Wrocław i The Crew. Po raz pierwszy w historii ligi mecz PLFA będzie transmitowany na małym ekranie. A tymczasem na boisku pojawia się drużyna Devil z Wrocław, drużyna aktualnych mistrzów Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego. Ta drużyna no, ma wielką chrapkę, by oczywiście zdobyć tytuł mistrzowski, obronić tytuł mistrzowski, tylko nie udało się dokonać żadnej z drużyn PLFA w dotychczasowych starciach finałowych. Przypominam, szósty finał, super finał naszych krajowych rozgrywek. The Crew pojawiają się na murawie już w komplecie. Wszyscy aktorzy dzisiejszego, miejmy nadzieję, wspaniałego widowiska pojawiają się na boisku w Bielawie. Krótkie kopnięcie, tak by Devil kopnął w ten sposób, by uniknąć akcji powrotnej w wykonaniu Diante Battle. Ten jednak się wyrywa, szuka miejsca do returnu, zatrzymany znakomicie przez grającego z numerem 20 w składzie Devil z Wrocław, Karola Mogielnickiego. I za chwilkę to The Crew rozpocznie swoją pierwszą serię ofensywną w dzisiejszym spotkaniu. Po raz pierwszy The Crew dzisiaj w ofensywie z pięcioma skrzydłowymi. Nie ma do kogo padać, pierwsze tempo Walls, teraz nieobstawiony zawodnik The Crew. Czy piłka jest złapana, tak czy upada na murawę? Dla Devil stanowi dosyć komfortowa sytuacja, że ta drużyna paradoksalnie przegrała w sezonie zasadniczym, gdyż teraz to większa presja na The Crew, którzy grają po raz trzeci w finale rozgrywek, a teraz świetne zagranie obronne Adama Larego, cornerbacka drużyny Devils. I za chwilkę, pewnie po raz pierwszy w dzisiejszym meczu, The Crew będą musieli odkopywać piłkę. Była to trzecia próba, 11 yardów do pokonania. Teraz zagranią Justin Waltz. Kłopoty Maruta z opanowaniem piłki. Devils zatrzymują go na 25 yardzie od pola punktowego, własnego pola punktowego. Luke Bolcze wcześniej grał w 12-osobowym futbolu w kodzie kanadyjskim, ale łatwo się przystosował do naszych rozgrywek. Teraz Bolcz w opałach, piłka rzucona, jednak pewnie zostanie złapana i to będzie touchdown dla The Crew Wrocław. Po pierwszym zagraniu swoim wrocławianie Devils zdobywają touchdown. Christopher Washington zdobywa touchdown, mimo że tu był pod wielką presją. Luke Bolcz podał znakomicie do nieobstawionego Christophera Washingtona i to Devils prowadzą 6-0, ale poczekajmy, flaga na murawie. Poprzednia seria ofensywna, z kolei Crew zmarnowana, można powiedzieć, ta druga próba, czytelne te zagrania Justina Waltza. Wiedzą, czego się spodziewać zawodnicy Devils, jak na razie ich obrona czyta dobrze to, co robi drużyna Crew. A tymczasem Diabły decydują się na bieg, no niezbyt no dobre bieganie w tym roku w wykonaniu Diabłów. Teraz z piłką Łukasz Kamiński. Ma też duże kłopoty przed meczem, mówił o tym Seweryn Plotan. Mieli wrocławianie, no, drużyna broniąca tytułu mistrzowskiego. The Crew Wrocław, a to Walter Halenzy, jeden z dwóch Czechów w składzie drużyny Devils. On przy tylko świetnym zagraniu, teraz przepiękne zagranie obronne. Mod Gaimon zatrzymuje rywala, ale to może wystarczyć do zdobycia pierwszej próby. Patrzmy, w którym miejscu zostanie ustawiona futbolówka. Jeżeli jakakolwiek część piłki będzie wystawała za linię pierwszej próby, po biegu Łukasza Malańczuka, to będzie first down po raz pierwszy dzisiejszy kibice drużyny Devils. Futbol amerykański niesamowicie szybko rozwija się w naszym kraju. Już szósty sezon, a w tym 5 lat liczą rozgrywki ligowe. Teraz znakomita akcja obronna. Walter Harazim zatrzymuje Jakuba Płaczka, chyba nawet przed linią wznowienia akcji. Płaczek w tym sezonie dużo słabsze osiągnięcie niż w poprzednich sezonach, raptem 42 yarda na mecz, 8 przyłożeń zdobytych biegowych, no średnia bardzo dobra, 5,5 yarda na bieg. Tak. Natomiast teraz zatrzymany 2 yardy przed linią wznowienia akcji Płaczek, bo przed chwilą była druga próba, 8 yardów do pokonania, teraz jest 3-10 i pewnie The Crew będzie zmuszony po raz kolejny zdecydować się na podanie góry. No właśnie zupełnie wykorzystywany w dzisiejszym meczu Mark Fillmore w pierwszym, ale także kilku w drugim składzie ligi ofensywnym, czy to defensywnym, a tymczasem odkopnięcie piłki. Ten punt bardzo przyzwoity. Czy Christopher Washington będzie w stanie wykonać akcję powrotną, która przyniesie jego drużynie duży zysk yardowy? Szuka zmiany kierunku. Washington ostatecznie powala na murawę. Druga próba 5 yardów do pokonania. Bolcz teraz pod presją i jest sakowany quarterback drużyny Devils. Czyli powalony przed linią wznowienia akcji. A sprawcą tego znakomitego zagrania po raz kolejny Michał Górniak, świetnie dysponowany w pierwszej kwarcie dzisiejszego meczu. No muszą zacząć więcej podawać zawodnicy Crew, ale teraz Walls w akcji biegowej. No i całkiem niezły zysk, zdobyła około 8 yardów. Znowu Justin Walls sam z futbolówką zdobędzie pierwszą próbę, first down dla drużyny The Crew.
Tymczasem kończy się pierwsza kwarta meczu, jeszcze jedno zagranie przed jej zakończeniem. Justin Walls, teraz zasłona, podanie do Marka Fillmora, ten biegnie, zdobywa first down, jeszcze wyrywa się przy środku boiska, kilkanaście yardów zysku i w ostatnim zagraniu pierwszej kwarty The Crew zdobywają first down, na drugiej kwarcie rozpoczną swoją serię ofensywną po zmianie stron, bo w ten sposób zakończyła się pierwsza kwarta szóstego superfinału PLFA. Rozpoczną swoją serię ofensywną, zostanie otworzona sytuacja przez sędziów, lustrzane odbicie, będą atakować w drugą stronę, a po krótkiej przerwie wrócimy do Bielawy na szósty superfinał Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego na drugą kwartę tego meczu. Devils 34 yardy zdobyte, 30 yardów po stronie drużyny Devils, ale to drużyna Diabłów prowadzi teraz krótkie podanie ponownie do Marka Fillmora. Ten wykonuje fantastyczny unik, jeszcze szuka miejsca po blokach swoich kolegów, zatrzymany dopiero przez Mota Gaimona. I będzie kolejny first down dla The Crew Wrocław. Do 25 yarda dobiegł teraz Mark Fillmore. No i otworzyły się te szanse podaniowe po screen, teraz po krótkim podaniu. Takich okazji będą szukać właśnie gracze Crew. Dąbrów Kraków Tigers, Sebastiana Krzysztofka z drużyny Seahawks, Dina do pierwszego składu. A teraz podanie, pole punktowe i Mark Fillmore zdobyła tarzą. Należało mu się to przyłożenie. Fantastyczna seria ofensywna w wykonaniu The Crew i prowadzenie Devils zmniejszone do jednego punktu. Wywołałeś Marka Fillmora, mówiłeś, że on łapie piłki w nieprawdopodobnych sytuacjach. Teraz może nie było to aż takie trudne, ale musiał wyciągnąć się Mark Fillmore, aby złapać tę futbolówkę w endzone. 7-7 w szóstym superfinale Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego. Po raz pierwszy na moim ekranie za pośrednictwem telewizji Sport Club i telewizji internetowej IPLA. Jeszcze jeden bieg drużyny Devils. Fantastyczne zagranie. I będzie pierwsza próba, jeszcze raz piłku Adam Synacek, ależ w tej chwili szczęśliwy po tym naprawdę fenomenalnym biegu. Teraz shotgun, Bolczy. Shovel pass odrzucenie piłki sprzed klatki piersiowej, ale teraz znakomicie w obronie odnalazł się Kamil Ruta, ten, który kopaczem, panterem drużyny The Crew, ale także znakomitym linebackerem, zawodnikiem drugiej linii obrony, jednym z najbardziej wszechstronnych zawodników Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego. Te role zarówno kickera, jak i pantera. A tymczasem Luke Bolcz, krótkie zagranie, piłka zostaje przechwycona przez The Crew, to może być 6 punktów dla załogi, jednak wypchnięty poza linię boczną Mateusz Ruta, on w fenomenalnej akcji powrotnej, za chwilkę to The Crew rozpocznie swoją serię ofensywną, cieszy się Ruta, jego zdaniem nie wybiegł poza linię boczną, ale poczekajmy, to zagranie może zostać zniwelowane, flaga na murawie, ale tutaj przewinienia na pewno nie było. Znakomicie wybieg za pleców rywala, piłka kierowana do Christophera Washingtona, Ruta. Nie było także mowy o rating the passer, na pewno może takiego przewinienia nie było. Może holding, przytrzymanie linii ofensywnej, jeżeli tak się stało, to oczywiście kara za przewinienie zostanie odrzucona. A tu Ruta właśnie wybieg poza linię boczną, nie zdał sobie z tego sprawy, pobiegł w pole punktowe rywali, domagał się przyłożenia. Poczekajmy na sygnalizację sędziego głównej ciszy zawodów punktowego załogi. Znów Justin Walls. Teraz sam biegnie z piłką, to może przynieść The Crew pierwszą próbę, prawie dokładnie na logo ligi, prawie na linii środkowej boiska zatrzymany Justin Walls, pytań po jego rzutach, no ale to nie jest ważne, gra bardzo dobrze w tym sezonie Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego, długie podanie, jednak piłka niedorzucona, ale jakimś cudem łapił Mark Fillmore, pierwsza próba w okolicach 13 yarda od pola punktowego, Devil Wrocław. No i potwierdza się wszystko, o czym mówiliśmy, pod adresem Marka Fillmora. Świetnie złapana piłka, bardzo wysokim lobem rzucona piłka przez Justina Wallsa, a wracając jeszcze do tych wielu rekordów niechlubnych, także Justin Walls ma trochę czasu, czy zdecyduje się na podanie, zamarkował podanie, zatrzymany tuż przed polem punktowym rywali. Postępy w grze, no i miejmy nadzieję, że w pewnym wymiarze w przyszłym sezonie będzie grało. Teraz Justin Walls biega w pole punktowe, touchdown dla The Crew. I to załoga prowadzi 13-7 na 6 minut 1 sekundy przed zakończeniem pierwszej połowy szóstego superfinału Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego. Popracowali partnerzy Justina Wallsa, aby on znalazł się w endzone przeciwnika, ale jest jeszcze flaga na murawie. Przez Mateusza Rutę akcja, seria ofensywna, 7 zagrań, 58 yardów zysku i kolejny touchdown. Kamil Ruta wykopywał jej teraz w akcji powrotnej Grzegorz Mazur. A Mateusz Ruta w kolejnym znakomitym, efektownym zagraniu formacji specjalnej.
starał się przeskoczyć nad Rutą Grzegorz Mazur, no, jeden z najlepszych receiverów skrzydłowych polskiej ze futbolu amerykańskiego. W tym sezonie naprawdę dokonywał cudów. W pierwszym meczu obu drużyn zdobył 136 yardów i dwa przyłożenia. 8 yardów pokonania, 2 yardy zyskał w poprzednim biegu running back drużyny Devils. Już wielka presja The Crew, ale szało pasu odrzucenia piłki sprzed klatki piersiowej. Piłkę łapie Christopher Washington, potężnie zatrzymany przez niewielkiego, niewysokiego Deontay Butler, potrafiącego naprawdę bardzo znamienicie zagrać w obronie innego zawodników Northwestern University. No i to jest pierwsza próba dla drużyny Devils. Po 70 po biegu Christophera Washingtona, zasłona. Bardzo ładnie to wygląda dla Devils i perspektywicznie to może być touchdown dla Diabłów. Grzegorz Mazur. Mazur zatrzymany blisko pola punktowego The Crew. Znów Mateusz Ruta w dobrej akcji defensywnej. Długo zbierają się z boiska dwaj defensorzy The Crew, zderzyli się w tym zagraniu, starając się dopaść Grzegorza Mazura. Miejmy nadzieję, że za chwilkę będzie wszystko w porządku, będą w stanie wrócić na murawę. Devils. Teraz zgubiona piłka, Dabrot, jest fumble. Jest piłka, zdaje się, dla Crew. Synacek gubi piłkę, odzyskuje ją Bartosz Zalejski, defensive end drużyny The Crew Wrocław. Nie. Mark Filmo za podanie Justina Wallsa, a później Justin Walls po jednorodowym biegu dobył tarzan. Justin Walls sam z piłką. Ten bieg może przynieść pierwszą próbę załodze. Nowe życie w tej końcówce pierwszej połowy. Teraz option play, chciał odrzucić piłkę. Justin Wall rzuca piłkę do Filmora, ten szuka bloku swoich kolegów. Tam bardzo dobrze w polu Łukasz Sutkowski angażował dwóch zawodników formacji defensywnej Devils i będzie kolejna pierwsza próba. Krótkie podania, to zaczęło funkcjonować pod koniec pierwszej połowy w drużynie Crew, to rozkręciło ich defensywę, to pozwoliło, aby nie była ona tak jednowymiarowa, nie tylko bieganie z piłką, i to sprawia sporo problemy drużynie Devils. Teraz podanie Wallsa długie i to będzie wspaniały catch. No, prawie do 30 yarda teraz ta piłka adresowana, podana do Łukasza Sutkowskiego. No i za chwilkę będzie wyborna szansa jeszcze przed przerwą dla The Crew na zdobycie przyłożenia, bo za chwilkę zostaną przedstawione znaczniki, uruchomiony zegar meczowy, ale trener Jacek Walusz będzie mógł poprosić o przerwę żądanie. Minuta 31 sekund do zakończenia regulaminowego czasu gry w pierwszej. Marzę o tym, żeby zdobyć w tej chwili przyłożenie, nie bawić się w jakieś kalkulacje. Teraz end around, zmyłka, Mark Filmore przypuje piłkę. Szuka bloków, zdobędzie pierwszą próbę dla drużyny The Crew. Wydaje się, że w okolicach 20 yarda zatrzymany Filmore. Drużyna aktualnych wicemistrzów PLFA przed olbrzymią szansą zdobycia kolejnego przyłożenia. Ale jest w takiej formacji shotgun, ale to właśnie... Wall zdobywa pierwszą próbę. Wybiega poza nieboczą dokładnie na 8 yardzie od pola punktowego Devils. I tymczasem druga próba 6 yardów, 30 sekund do zakończenia pierwszej połowy. Wall podaje w pole punktowe, będzie tażdżą. Mark Filmore zdobywa trzecie przyłożenie w dzisiejszym meczu dla The Crew. I to załoga prowadzi 20-7 na 34 sekundy przed zakończeniem drugiej kwarty. Fantastyczna praca linii ofensywnej. To miał dwóch skrzydłowych do wyboru. Łukasza Sutkowskiego, Marka Filmora. Mimo tam desperackiej próby Mota Gaimona, Filmore wbiega w pole punktowe i to The Crew prowadzi 20-7. Będzie jednak jeszcze szansa przed przerwą na odpowiedź dla drużyny Devils Wrocław. Bierze ten kontakt. Czyli w połowie meczu zdecydowana przewaga The Crew, 11 pierwszych prób, a w tym 5 drużyny Devils, a teraz próby, długie podanie, ale Bilko po raz kolejny, po raz drugi w dzisiejszym meczu zostaje przechwycona przez The Crew, odrzucenie futbolówki. Ciekawe zagranie, dosyć ryzykowne drużyny załogi. Paweł Świątek, on wykonywał akcję powrotną, nie on przechwytywał piłkę i za chwilkę The Crew rozpocznie swoją serię ofensywną, ale pewnie za chwilkę rozgrywający Justin Walls uklęknie na murawie. I w ten sposób zakończy się pierwsza połowa spotkania. No bardzo odchylony Luke Bolt przy tym podaniu. No nie wiadomo, do kogo celował. No był tutaj Christopher Washington, ale zdecydowanie za wczesne podanie. Łatwe do przechwycenia przez Deontay Butler, zawodnika trzeciej linii obrony drużyny The Crew. Rozpoczęcie drugiej połowy, szóstego superfinału PLFA. Po pierwszej The Crew prowadzi 27, 11 pierwszych prób zdobytych przez drużynę, przez załogę, 5 przez Devils. Potężna różnica, jeżeli chodzi o yardy zdobyte w ataku. Aż 237 po stronie The Crew, 100 po stronie Devils Wrocław. No i ważne, że to jest funkcjonować, szczególnie atak podaniowy. Teraz
Wielka wrzawa, bo Davis mają pierwszą próbę. 10 yardów do pokonania, znowu Szawel pasu, rzucenie piłki przez prawko piersiową do Christophera Washingtona. Także olbrzymia wrzawa, dlatego tylko ponad 650 fanów pojawiło się na meczach. No i ta liczba stale rośnie. Miejmy nadzieję, że dzisiejsza transmisja, historyczny moment polskiej lidze futbolu amerykańskiego, podniesie jeszcze popularność naszej dyscypliny. A tymczasem Grzegorz Mazur robi piłkę w środku pola. No, był zagubiony po pierwszej połowie, gdy Grzegorz Mazur, no nie udało się zatrzymać właśnie drużynie Davis w tej pierwszej połowie gry biegowej drużyny Crew. Teraz dobre podanie, jest pierwsza próba i znacznie więcej. Tak, mecze futbolu amerykańskiego, polskiej ligi futbolu amerykańskiego nie były możliwe bez sponsorów. Taki film jak Tutorial, sponsor 3 finału PLFA, 6 superfinału PLFA firmy Tarno, a także firmy Tarczyński, na co dzień sponsora drużyny Davis Wrocław. Tymczasem niezbyt dobre zagranie debiut. Taka jest statystyka Luka Bolcza w akcjach biegowych w sezonie zasadniczym i o tym, że nie idą mu tego typu zagrania. Mieli się Państwo okazję przekonać najlepiej. Podanie do Grzegorza Mazura, ten szuka znakomitego bloku swoich kolegów. Grzegorz Mazur biegnie w pole punktowe. Davis przegrywają 13-20. Fantastyczne zagranie komplementowanego przez nas dzisiaj skrzydłowego drużyny Davis. Ileż yardów po złapaniu tej piłki zrobił Mazur nad rękoma zawodnika Crew. Rzucona ta piłka przez Luka Bolcza. No i sporo tych tak zwanych yard, czyli yard after the catch. Grzegorza Mazura uważanego za najszybszego zawodnika polskiej ligi futbolu amerykańskiego. Wcześniej pomylił się Paweł Świątek. On był blisko Mazura, jednak nie był w stanie uszczelnić tego punktu. Jeżeli będzie udany, jednak za 2 punkty grają. Devils, podanie złapane w polu punktowym. Jest touchdown. Skuteczne podwyższenie do punkty i tylko 5 oczek dzieli oba zespoły. Tomasz Tarczyński łapie piłkę po podaniu Christophera Washingtona. Widzieliśmy początek tego zagrania, czy to była zmyłkowa zagrywka, czy może jakiś kłopot przy prowadzeniu piłki do gry przez Devils Wrocław. A teraz już tylko jednego przyłożenia, nawet bez podwyższenia, potrzebuje drużyna Devils. To jednak skuteczniejsza drużyna Diabłów, no tak znakomitych kibiców, no trudno się dziwić. Początek pierwszej kwarty skuteczniejsza drużyna Diabłów, mając tak znakomite piłkę rywalom. I to Davis teraz będą starali się zrobić kolejną pierwszą próbę. Trzecia próba, 8 yardów do pokonania. Bolcz tańczy teraz w kieszeni. Czy będzie tylko podać? Aki Jones zbliża się, zatrzymuje Bolcza. Fantastyczne zagranie jednego z najlepszych defensorów polskiej ligi futbolu amerykańskiego. Powalany przed nią zamieniał akcji Bolcz. Bardzo cenne zagranie obronne, tak zwany sack, czyli właśnie powalanie rywala przed linią quarterbacka rozgrywającego przed nią znamienia akcji. Dokładnie na 30 yardzie, własnym 30 yardzie zatrzymany Luke Bolcz. Yardy do pokonania, no bardzo utrudniają sobie tą serię ofensywną zawodnicy drużyny załogi. Zasłona, jeszcze nie zawodnicy formacji defensywnej, właściwie zawodnicy linii defensywnej Davis, ale szybko zatrzymany Jakub Płaczek. Świetne zagranie obronne Damiana i Rodenko i Przemysława Cudaka. Ci dwaj zawodnicy zatrzymują rywala, jeszcze tam był w okolicy niestrudzony Szymon Adamczyk, bardzo dobrze grający w drugiej połowie dzisiejszego. Obok quarterbacka drużyny Devils wielu receiverów. Bolcz jest się długie podanie, piłka złapana i pierwsza próba. Piłkę łapie Piotr Wis i Devils stanął przed olbrzymią szansą zdobycia przyłożenia. Teraz zobaczył chyba bardzo szybko Bolcz, że bardzo źle kryty Piotr Wis, nawet długo się zastanawiał, wiedział, że nie musi postać idealnej piłki, rzucił pewnie większym lobem niż gdyby zrobił to w normalnej sytuacji. Uwolnił się Piotr Wis przy linii bocznej, pogubienie obrońcy. No i gdyby to, nie to, że musiał wyskoczyć. No jest szansa dla właśnie Krzysztofa Wisa w roli holdera Chris Washington. I teraz będzie long snap, czyli to długie wyrzucenie piłki, ustawienie i później kopnięcie. 31-yardowe kopnięcie z pola jest udane. Davis zmniejsza prowadzenie rywali do 2 punktów na 31 sekund przed zakończeniem trzeciej kwarty, 6 superfinału PLFA. Bardzo ładne kopnięcie, piłka bardzo wysoko szybowała na bliżej lewego słupa, jednak bez problemu znalazła miejsce między słupkami. Już w pracy drużyna Devils. I znów teraz w roli podającego Washington jest... A piłkę łapie Grzegorz Mazur. Fantastyczne zagranie. I zatrzymany na 3 yardzie pola punktowego. Grzegorz Mazur, olbrzymia szansa przyłożenia dla Devils. Ależ bombę poslał w tej chwili Luke Bolcz. No zupełnie teraz wcześniej obserwowany Grzegorz Mazur wykorzystał swoją olbrzymią prędkość. Pogubiony Paweł Świątek. Jeszcze stara się wybić piłkę rywalowi. Też tam
gonił za rywalem Piotr Nawrot. Ostatecznie właśnie to Nawrot powala Mazura. Ten jednak zapewnia swojej ofensywie świetną pozycję. Raptem 3 yardy dzielą Devils od pola punktowego. Element, który udał się przy 2 points conversion. No i to doświadczenie Christophera Washingtona także przy podaniach w trakcie sezonu zasadniczego. Magro z wielką wściekłością zaatakował Aki Jones. Zatrzymuje Adama Synocka przed linią zamienia akcja hita. Druga próba, sytuacja gola, około 8 yardów. Może nawet 10 będzie dzieliło ofensywę Devils od pola punktowego The Crew. No w tej chwili mała, w pewien sposób komfortowa sytuacja Diabłu. W 6. superfinale PLFA. Bolcz ma mnóstwo czasu, podaje, będzie tarzą do Devils. Fantastyczne zagranie. Kontuzji doznał zawodnik Diabłów, grający numer 83. Piotr Wilson zdobywa przyłożenie. I to Diabły wychodzą na prowadzenie 24-20. No ale każdy chyba z Państwa mógł zaobserwować właśnie Piotra Wisa uwalniającego się tam na tej pozycji. Spóźnił się zawodnik pilnujący go w end zone. No i to było okno wystarczające do tego, aby zagrać celnie piłkę. Próba podwyższenia. Za 2 punkty wykonanie Diabłów piłka na 3 yardzie. Luke Bolcz ma trochę czasu na podanie. Wróg pola punktowego Christopher Washington łapie piłkę. 26-20 prowadzi drużyna Diabłów na 9 minut 14 sekund przed zakończeniem czwartej meczu 6. superfinału PLFA. No i zasłużone gratulacje od Dimosa Spiropoulosa zbiera Christopher Washington, ale także Luke Bolcz. No i wcześniej zdobywca przyłożenia Piotr Wic. Doprowadzić do sytuacji, kiedy będzie dzieliły 3 punkty gradu zespołu. Kolejne świetne zagranie obronne. Damian Irodenko na spółkę z Adamem Gabrielem Matrybą powstrzymał rywala. Kiedy zdobył około 2, może 3 yardów, to druga próba, około 7 yardów do pokonania. W trudnej sytuacji muszą odrobić strat. Jeszcze raz Walls z biegu, ale nie ma dokąd pobiec, to zagranie pewnie zostanie bardzo szybko zatrzymane. Kolejne świetne zagranie obronne, tym razem Przemysław Cudak w roli głównej. Wilson stają się trochę jednowymiarową drużyną. Gracze Crew, podobnie jak było w pierwszej kwarcie, no tutaj bez nadziei było na dobre zagranie. No, beznadziejnie to wyglądało i beznadziejnie się skończyło dla zespołu Crew. Trzecia próba i 8 i to jest... 26-20 i ciężka trzecia próba przed The Crew. Znowu Wall zdecyduje się na jakieś jednak długie podanie. Piłka niezłapana przez Marka Fillmora. Jeszcze jest sporo czasu, a ponadto Crew mają do dyspozycji wszystkie 3 timeouty. Grzegorz Mazur łapie piłkę, fantastyczne zagranie, pierwsza próba dla Devils. Teraz każda kolejna pierwsza próba dla Devils będzie znacznie zbliżała ten zespół do upragnionego sukcesu. Potrzebują jeszcze kilku tych pierwszych prób gracze Diabłów, by przypieczętować to zwycięstwo. Sam Christopher Washington z formacji Wildcat teraz biegnie, zdobywa first down i piłka już jest na 27, nie, na 31, w tym miejscu wykazanie boczną. Teraz miłkowa zagrywka, dwukrotne rzucenie piłki, double reverse, podanie Marka Fillmora, łapie piłkę Mateusz Szefler. No miał dzisiaj kłopot do pani futbolówki Szefler. Teraz łapie piłkę w okolicach środkowej linii boiska i za chwilkę będzie kontynuowana ta seria ofensywna The Crew. No ciekawa zagrywka, 2 razy oddana piłka w backfield, czyli tą strefą między polem punktowym a linią ofensywną drużyny atakującej. Mark Fillmore miał w tym sezonie zasadniczym także na swoim koncie skuteczne podania. Właśnie w takich akcjach zmyłkowych brał udział. No i Szefler łapali podania swojego rozgrywającego. W swoim stylu Walls zdobywa pierwszą próbę w trzeciej, dobiega do 27 yarda od pola punktowego Devils. Mark Fillmore niezbyt dużo biegał, w sezonie zasadniczym zaledwie 18 razy, no ale no, ma do niego pełne zaufanie Walls. Teraz próba podania, jest złapana piłka. Ryzykowne zagranie, Grzędziński z piłką, druga złapana piłka. No i dała nową szansę, pierwsza próba, teraz sytuacja gol. Sytuacja gol, 5 yardów. Walls biegnie w pole punktowe, zdobywa touchdown. The Crew remisuje 26-26 na minutę 27 sekund przed zakończeniem czwartej kwarty. Czyżby tam flaga pojawiła się na murawie, wyciągał flagę sędzia, ale chyba cofnął do kieszeni. Świetny bieg Wallsa, no to chyba trochę podłamanie tym przewinieniem.
Szymona Adamczyka, zawodnicy Devils. Teraz no, w dosyć łatwy sposób puścili Wolfsa pole punktowe. Wyższenie oczywiście za jeden punkcik będą starali się podwyższyć zawodnicy drużyny z The Crew. Kamil Ruta, kopnięcie wysokie, piłka przelatuje między słupkami nad poprzeczką. The Crew prowadzi 27 do 26 na minutę 27 sekund przed zakończeniem czwartej kwarty szóstego superfinału PLFA. No i olbrzymia eksplozja radości kibiców The Crew. Z tej strony Kamil Ruta w dzisiejszym meczu, teraz ma sporo czasu. Rozgrywający Devils, Christopher Washington z piłką upada na murawę, za chwilkę pewnie przerwa do zadania dla Diabłów. Ale myślę, że w ostatnim zagraniu ten mecz może się rozstrzygnąć. Mądre zarządzanie czasem przez zespół Devils. Wciąż ten jeden timeout zachowany, jeden timeout na jakąś no, końcówkę, bardzo trudną sytuację. Teraz próbuje szukać jakiegoś miejsca. Luke Bolcz jest, świetnie biegnie, jest first down i więcej. Zgrywając to spotkanie 29-27, najważniejsze zagranie tego meczu, szóstego superfinału PLFA. Już za kilka sekund dowiemy się, kto będzie mistrzem. I teraz właśnie time-out. Teraz przerwa, wcześniej był falstart drużyny Devils i tak będzie. Jacek Walusz poprosił o time-out. Trzecia zdecydowanie dla Devils. Crew wracają do meczu w czwartej. Prowadzą jednym punktem, ale teraz kopnięcie na wagę tytułu mistrzowskiego, obrony tytułu mistrzowskiego. Jest flaga. Flaga, kolejny falstart, no coś niewiarygodnego. Nie ma rzeczywiście znaczenia numer próby, już w inny sposób Devils nie będą prowadzili piłki do gry, tylko będą próbowali kopnąć z pola. Ważny będzie oczywiście snap i przytrzymanie piłki przez Chrisa Washingtona. A z racji tego, że było przewinienie, znowu ma szansę na przerwę na żądanie Jacek Walusz, ostatnią w dzisiejszym meczu. Jak mówiliśmy, do dogrywki w tym meczu dojść już po prostu nie może. No mistrzowsko wykorzystują sztab szkoleniowy, jeszcze te możliwości przeszkadzania, depremowania przeciwnika. Wóz albo przewóz. Sporo odległość, 40 yardów trafi Krzysztof Wils, piłkę będzie przytrzymywał Christopher Washington. Piłka wprowadzona do gry, kopnięcie, jest! Nieudane i to The Crew wrócą, wygrywają 27 do 26. W szóstym superfinale PLFA, ależ niesamowita końcówka meczu. No emocje naprawdę warte najlepszego meczu futbolu amerykańskiego. Kopnięcie Krzysztofa Wilsa. Popatrzmy, jak piłka przeleciała tuż obok lewego słupa. Ależ pech Diabłów. I The Crew mogą świętować. Dwie kary falstart, dwa timeouty, ależ to długo trwało. No niesamowity mecz. Comeback, odzyskane prowadzenie przez The Crew w końcówce meczu. Ależ emocje. Justin Wall zdobył dzisiaj dwa przyłożenia po akcjach biegowych. Dwukrotnie podawał na touchdown. No i to ten zawodnik MVP meczu, najlepszym zawodnikiem w składzie The Crew. Fantastycznie w składzie pokonanych zagrał Grzegorz Mazur. On zdobył przecież 127 yardów i jedno przyłożenie. Bardzo solidnie grał Luke Bolcz, no chociaż dwukrotnie jego piłka po jego podaniu wpadała w ręce rywali, jednak trzy razy aż podawał na touchdown biegowo nie najlepszej Devils i fantastycznie The Crew odzyskują tytuł mistrzowski w szóstym superfinale PLFA. The Crew dołączają do Warsaw Eagles jako dwukrotny triumfator rozgrywek ligowych futbolu amerykańskiego w Polsce.